15 sierpnia radomska Koniówka zamieniła się w pole bitwy. Wszystko za sprawą dużego pleneru historycznego, zorganizowanego przez Resursę Obywatelską we współpracy ze Stowarzyszeniem WIS Radom, chówcem ZHP Radom Miasto i Urzędem Miejskim. 90. rocznicę Bitwy Warszawskiej, powszechnie nazywanej Cudem nad Wisłą, uczciliśmy organizacją festynu, podczas którego oprócz inscenizacji odbyły się koncerty pieśni patriotycznych, gry terenowe, pokazy filmów. Można też było obejrzeć przygotowaną na tę okoliczność wystawę sprzętu wojskowego. Do Radomia przyjechały grupy rekonstrukcyjne z całej Polski. Scenariusz widowiska na podstawie opowiadań Stanisława Rembeka przygotował radomski historyk Przemysław Bednarczyk, który na bieżąco komentował ze sceny wydarzenia na polu bitwy. Ja nie wiem, czy ten młody ułan Piotr wytrzyma. Zawraca jednak. Zawraca do swojej ukochanej. Ale zazdrośni szwoleżerowie i ułani uśmiechają się pod wąsem. Co, proszę Państwa? Kosakowska scena. Kosakowska scena. Brawa dla tych odważnych młodych aktorów. To już 15. inscenizacja autorstwa pedagoga z Liceum Czachowskiego. Scenariusz zakładał 3 epizody. Pierwszy – Czerwona Burza ze Wschodu. Następnie Dni Klęski, Dni Chwały oraz W pościgu za Budionnym. Ostatni z nich został skrócony i przyspieszony ze względu na burzę nadciągającą ze wschodu. Tym razem nie czerwoną. Dla tych, którzy z różnych przyczyn nie mogli wraz z tysiącami Radomian gościć na naszej imprezie, przygotowaliśmy krótki reportaż. Mamy nadzieję, że zachęci on do uczestnictwa w następnych tego typu inscenizacjach i w kolejnych imprezach organizowanych przez Radomską Resursę. Szwadron kawalerii odjeżdża definitywnie w kierunku wschodnim, bo tam już koncentrują się potężne siły 12 Armii Sowieckiej, która ma za zadanie po likwidacji oddziałów Białej Gwardii walczących jeszcze z bolszewikami Rosjan uderzyć na Ukrainę i rozszerzyć rewolucję na tę część kontynentu. Tachanka bierze nawrót, by ogniem karabinu odpierać piechotę. A na lewo i prawo od rosyjskiej tachanki rozwija się bolszewicka tyraliera piechoty. Wsparciem dla tachanki jest atak bolszewickiej piechoty. Kawaleria bolszewicka wraca na swoje pozycje, w tej chwili nie oczekuje na sygnał. A teraz atakuje bolszewicka piechota. Dawaj, dawaj! Zajmujcie od kierunku! Zaciekaj mi! Kierunku! I bolszewicy spychani przez polską piechotę wycofują się. Trwa wymiana ognia. Pozostajemy ciągle w pozycji, na pozycjach. Bolszewicy trzymają się na skraju lasu. Dawaj! Na skraju pola pojawia się watacha jazdy bolszewickiej. Ustawiają się w szyku i z dzikim wrzaskiem ruszają na wroga.
rozwiniętym sztandarem z czerwoną gwiazdą idą ci, którzy mieli przynieść wolność masą pracujących miast i wsi całej Europy. Ale droga ta prowadziła przez białą, znienawidzoną, pańską, szlachecką Polskę. Po trupie białej Polski wiodła droga do wielkiej pożogi światowej, którą ogarnąć mieli ci właśnie bojcy całą Europę, a może i całą kulę ziemską. Bolszewicy mają chwilę odpoczynku, rozpraszają się wokół taczanki, z której za chwilę w myśl niemal codziennego rytuału na wojnie polsko-bolszewickiej usłyszą słowa propagandy, którą karmieni byli przez cały czas i wierzyli, w gruncie rzeczy wierzyli w to, że niosą wyzwolenie klasie robotniczo-polskiej całego świata. Soldaty Krasnej Armii, nastało время posчитаться. Nasze wojska po wszystkim frontom gotowe перейти w наступление. Сотни тысяч солдат готовы нанести удар по врагу. Великий поединок решит судьбу войны. Красное знамя и армия хищного белого орла станут поближе смертельного столкновения. Перед нападением заполнить свои сердца ненавистью, гневом и жестокостью. Отомстите за издевательство польского дворянства над революционным русским народом и нашей страной. В крови раздробленной польской армии отопите преступное правительство Пилсудского. Посмотрите на Запад. На Западе решим судьбы мировой революции. Через польский белый труп идет путь к мировому революционному пожару. На штыках принесем счастье и мир трудящимся массам. К Западу. Сейчас настало время нападения. На Вильнюс, на Минск, на Варшаву. Марш! За Родину! Молодцы! Давай, ура! За революцию! Все готовы к бою, формировать режим! Tych trzech młodych chłopców, być może tak jak to miało miejsce pod Choryszowem Ruskim, gdzie 30 pułk piechoty dostał się pod szable bolszewickiej jazdy bez ciężkich karabinów maszynowych, bez artylerii. Nie mieli szans, uciekali przez pole. Bolszewickie szaszki nie chybiły celu. Cięcie szablą z góry zawsze zaznaczało się głęboką raną. W ten sposób pod szable bolszewików pod Choryszowem Ruskim dostał się 30 pułk piechoty. Rozwinięty szeroką tyralierą na polu nie miał szans. Te 2000 jazdy, które runęło na 100 kilkudziesięciu żołnierzy, zmiotło ich praktycznie jednym uderzeniem. Wycięci w pień zalegli pole, zbierani potem przez miejscową ukraińską i polską ludność. Miejscowość ta znajduje się dzisiaj na ziemi chrubieszowskiej. Stanisław Rembek w swych wspomnieniach z trwogą opisywał sceny, w których piechurowi w otwartym polu nie można było w żaden sposób schronić się przed bolszewicką jazdą. Szerokim łukiem objeżdżają pole. Gdzieś tam na horyzoncie znowu od wschodu wraz z taczanką wysuwa się na przedpole bolszewicka piechota. Tyralierki piechoty powolutku podchodzą do polskich pozycji.
otwiera do bolszewików ogień CKM. XIV i XV sierpnia na przedpolach Warszawy rozgorzał bój, który zadecydować miał o losach tej wojny i losach całej Europy. Radzymina, Osowa, a więc dzisiejszy Przedmieść Warszawy broniły pułki piechoty, często piechoty Legii Akademickiej, młodych chłopców, takich jak ci, którzy walczą w tej chwili. Piechota bolszewicka nie daje rady. Pod ogniem karabinów wycofuje się. Wycofują się aż na skraj pola, z którego rozpoczęli natarcie. Zanim bolszewicy podejmą desperacki trzeci szturm, bo przecież Warszawę było już widać, niemalże z wysokich drzew można było dostrzec dachy stolicy Polski. Zanim podejmą trzeci szturm, przegrupują swoje szyki. Był 15 sierpnia, ważyły się losy Bitwy Warszawskiej, ale to rozstrzygające uderzenie przyszło później, dzień później. W ostatnim szturmie bolszewicy próbują forsować okopy polskie. Вперед, ребята! Armata Schneiderówka dzielnie wspiera broniących się w okopach Polaków. Rusza do natarcia polska piechota. Bolszewicy spędzani z pola wycofują się na pozycje wyjściowe. Wielu zabitych i rannych zaszczeliło wtedy przedmościa Radzymina i Osowa. Dziś spoczywają w zbiorowych mogiłach albo cmentarzach wojskowych w rejonie Osowa, Radzymina, na polach pod Warszawą. Ale pamiętajmy o tym, że ciężkie walki toczyły się także na froncie północnym. Obrona Nasielska, obrona Płocka. Walki o Ciechanów. Bolszewicka piechota spędzona została z pola i w ten sposób uratowana Warszawa. Ale to uderzenie, które decydowało o losach tej wojny, nastąpiło 16 sierpnia, a zwane było manewrem z nadwietrza. Mamy, proszę Państwa, prawdziwą wojnę i prawdziwą burzę. Kurz bitewny opadł, nasza kawaleria i piechota po raz kolejny dały łupnia bolszewikom. Nie oddaliśmy Warszawy, Wilna i Lwowa. Warte podkreślenia jest to, iż radomskie widowisko było tego dnia jednym z większych w Polsce. Brało w nim udział około 60 konnych i 150 pieszych aktorów. Miłośników historii. O randze imprezy niech świadczy fakt, iż część grup rekonstrukcyjnych bierze udział w zdjęciach do filmu Bitwa Warszawska w reżyserii Jerzego Hoffmana.